Siema, Doman z tej strony. Sobota, bierzemy się dziś za R-kę. Volkswagen Scirocco R-ka. Ale zanim za niego się wezmę, pokazywałem wam w którymś tutaj z filmów ostatnich Corsę. Opel Corsa po dachowaniu. To jest mojego kolegi Świdra, lakiernika. Będziemy naprawiali to. Później poruszymy temat tej Corsy, czy to się opłaca, czy co, bo ktoś tam napisał, że na złą, że coś. No jak cię stać, kogoś stać, takie samochody na złą, które, no powiedzmy, Świder znalazł około 22 tysięcy taką. Mamy zamiar zamknąć się z całą jej naprawą 10 tysiącach, tak? Także idę w tej chwili, spróbuję ją odpalić, bo Świder ją kupił na aukcji Karot. Czyli od ubezpieczyciela. No, przyjechał akumulator totalnie rozładowany, ładowałem całą noc akumulator. Idę ją spróbować odpalić. Jak ją się uda odpalić, przestawię ją tutaj za domu, bo w tej chwili stoi za domem. Tutaj idzie ten Yaris. No i co, wywalimy to szybę. Dzisiaj Świder przyjeżdża, wywala wnętrze, jedzie to do prania i szykujemy ją powoli do blacharki, bo ona wchodzi jako trzecia, wchodzi pierwsza R-ka, Yaris i Corsa. I pewnie zanim do Corsy się wszystkie graty zorganizuje, to w międzyczasie już wezmę się też za Yarisa, bo tak naprawdę w RC to liczę, że to dzisiaj ten temat zamknę, tak? Dobra, idziemy za dom. Przenoszę akumulator. No i zobaczymy, czy dziad zapali, czy w ogóle ten akumulator jest dobry, tak? Lecimy z tematem. Dzisiaj Doman, wersja farmer, ubiór, o głowę trzeba dbać i trochę ramiona opalić. Nawet podstawia akumulatora żwirek. Może Świder kota zamierza kupić już żwirek w gratisie. Dostał samochód. Zapaliło. Zobaczcie, co tam się dzieje. Widać, że na dachu leżała. Olej do cylindrów trochę dostał. No i dobra, bierzemy ją tam przy drzwi warsztatowe i tam będziemy z nią dalej działać. Dobra, teraz ją tu porozbieram, podszybię to wszystko, żeby wywalić tą rozwaloną szybę. Posprzątam ją w środku i później obejrzymy dalej z nią, co z nią, plan działań i tyle. Lecimy z tematem. No i dobra, Corsa na dzisiaj porozbierana. Właściciel zabrał wnętrze do wyprania, znaczy fotele. Dach już znalazł, na słupkach cięty, ogólnie wszystkie graty poznajdywał, tylko czeka na wycenę. Auto, jak widzieliście, jeździ, odpala. Ekran jest przedni do wymiany. Całe wzmocnienie, ekran, wzmocnienie, różnie to się nazywa, bo jest tu pęknięte. No i co? Odstawiamy je, wiemy co jak, co pokupywać. Tu szyby powycinałem, jeszcze tylko ten trójkącik mi został do wycięcia, a ten trójkącik i główna, które były stłuczone, wyleciały, żeby w nich się nie pokaleczył. Auto idzie z tyłu tam pod tą niedokończoną taką moją halę i czeka na nabranie mocy urzędowej. R-kę rozebrałem przód, przymierzyłem. No i będzie dodatek, niestety wstrzymujemy.
jest około jakieś 1,5-2 cm. Są przebite podłużnice. Powinno tu wychodzić jak z tej ostatniej śruby mocowania zawiasu. I do tego otworu wychodzi centralnie. I jak tu widzicie, zamiast wyjść centralnie, to wychodzi mniej więcej w tym punkcie. Nawet jak się tak wizualnie przyjrzy, no to widać, że one lekko są przebite. I nawet jak była lampa założona, to to jak podłużnica poszła w tą stronę, do prawej, to całe to wzmocnienie, co tu trzyma się błotnik, też widać, że jest przesunięte, bo tu dużo, dużo bardziej wychodził błotnik za lampę, jak tutaj. Że na razie nic nie ruszam, w poniedziałek dokładnie przymierzę, porobię zdjęcia, prześlę Maćkowi z Most Wanted Grage, żeby robił dodatek i albo będzie rzeczoznawca przyjeżdżał, albo to zaakceptują, tak? No bo tu dochodzi prostowanie, czy jak to się fachowo mówi, formowanie przodu, podłużnic i tyle. Czyli dwa samochody, już wiemy na czym stoimy. Tamten czeka na Corsa, czeka na graty. Sirocco RK. W poniedziałek mierzymy i czekamy na decyzję, co z dodatkiem. Wywalam te dwa. Corsa idzie w miejsce Yarisa. Wjeżdżam Yarisem. Rozbieram Yarisa. Spisujemy co potrzeba, bo już klientka chciałaby mieć też auto. I co? No i do który pierwszy, ten lepszy. No podejrzewam, że Sirocco. Najpierwszy tak czy inaczej wyjedzie. Bo do Yarisa to co najmniej tydzień na graty poczekamy. Dobra. Robię roszadę, wjeżdżam Yarisem i działamy. Pozdro! Dobra, dostałem się. Musiałem ciąć skobel, odgiąć maskę na hama. Ciąć skobel i teraz tak. Prawa podłużnica złamana jest tu. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tutaj złamanie widać. Piękne. Ta jest tu zmiażdżona. Końcówka. Czyli do strefy zgniętu trzeba to wymieniać. Myślę, że dalej nie poszła. Obydwie chłodnice przebite. Trzy. Bo jeszcze jest tu jest wody od skrzyni biegów, to jest w automacie. Prawdopodobnie pęknięty kolektor. No chłodnice z wentylatorami, szmelce. Cały pas przedni do wymiany. No bo dół też jest przestawiony. Dobra, zwalam jeszcze lampy, belkę, zderzak. Te chłodnice, zobaczymy co tam dalej słychać. Lecimy z tematem. Ale myślę, że właścicielka wymięknie na robocie, nie będzie chciała tego robić. Ma jakiś tam budżet, chyba 5000 zł. No zobaczymy, no. Może bym to odkupił od niej. Bo graty, no, sam zderzak jakiś znalazłem goły, to 4,5 stówki. A gdzie pas, zawiasy, to zawiasy po 40 zł. Okulary też chyba, tylko że w podjebce, znaczy w podróbce, jak to się mówi. A ja wszystko bym tak robił. Znaleźć podłużnicę, wymienić obydwie końcówki do stref zgniotu. No jest trochę roboty. Niby nie dużo, ale troszkę jest. Dobra, rozbieram dalej i oglądamy co się dzieje. Pozdro! No i co? Sobota zakończona. Yaris Verso rozebrany. Teraz widzicie jak podłużnica jest złamana. Dobrze przed strefą zgniotu. A druga jest tu końcówka cała zmierzona. No czyli też trzeba wymieniać tej tak zwanej strefie zgniotu. Okular wywalony. Dolna poprzeczka cała, tak jak i ta górna. Pogięte. Drugi okular pogięty. To nawet dostał. Widać, ale to chyba z poprzedniej jakiejś szkody. Fartuch jest wywalony. No, także tak. Wszystko do formowania. Te wsporniki od błotników. Że czekamy na decyzję, co pani zdecyduje. Jeśli się zdecyduje, kupujemy graty, naprawiamy. Jeżeli nie, to może będzie chciała to w rozsądnych pieniążkach odsprzedać. Wtedy to łyknę i naprawię sobie na spokojnie. Mam nawet pomysł na taki dziwny samochód. Fajną felgę z parapecikiem.
obniżyć, przyciemnić tylne szyby i jakiś taki fajnie mruczący wydeszek. I myślę, że to mu takiego charakteru by nadało, że to tak gejowsko do końca nie wygląda samochód. Póki co, oto tym miłym akcentem kończę sobotni dzień w domu. Jutro niedziela. Doman wypoczywa. Pozdro.